Dorosłe książki wygrzewają się na półkach biblioteki. Nie wiedzą, że są obserwowane poza zasięgiem ich wzroku. W cieniu woluminów, w niemal perfekcyjnym bezruchu, trwa przyczajony czytelnik. Gdy łowca wybierze swą zdobycz, nieuchronnie jedna z książek padnie jego ofiarą. Takie jest odwieczne prawo natury. Ale jak doszło do ich spotkania? Skąd książka się tu wzięła? Skąd przyszła? Na moment zostaniemy jej towarzyszami w wędrówce przez kolejne stadia życia. Cofniemy się do czasów, gdy była nieoznaczonym, nieopisanym tomikiem, szukającym swego miejsca w przyrodzie. Będziemy podziwiać jej przemianę w dojrzały, okazały wolumin, który dołączy na równych prawach do reszty bibliotecznego stada. Książka po narodzinach przebywa w bezpiecznym otoczeniu starszych osobników ze stada. Prędzej czy później musi się jednak usamodzielnić. To dla niej czas próby i pierwszy poważny sprawdzian, jak poradzi sobie w nowych warunkach. Oto dział gromadzenia. Książka jest bacznie obserwowana i poddawana pierwszym ocenom. Już na tym etapie waży się jej los w bibliotece. Jeśli jej grzbiet jest już słaby, a skrzydełka wiotkie i opadające, najprawdopodobniej odejdzie z kwitkiem. Jeśli jednak rokuje nadzieję, że będzie stanowiła cenny nabytek dla nowego stada, następuje inicjacja w nowe środowisko. Już wkrótce książka zyska swój numer inwentarzowy. Pierwszy krok ku dojrzałości. Książka została przyjęta. Krząta się po półkach, próbując oswoić nowe otoczenie. Jest ciekawa, co będzie z nią dalej. I my jesteśmy ciekawi. Czy sprosta kolejnemu wyzwaniu? Dział opracowania. Tu świeżo przyjęty wolumin czeka kolejny test. Każda książka musi go przejść i każda go oczywiście zdaje. Ale potem nie jest już tą samą książką. Przybywa tu pozbawiona samoświadomości. Przybywa po wiedzę o sobie, a także po to, by inni również mogli ją poznać. W dziale opracowania niegdysiejszy osesek staje się dojrzałym osobnikiem. Zostaje dokładnie przejrzany. Opatrzony hasłami przedmiotowymi i uzbrojony w tytuł, nazwisko oraz imię autora, a także rozmaite szczegóły innego rodzaju, opisany dokładnie, rozsiada się katalogu biblioteki. Nie wie jeszcze, że ta sytuacja ma swoje zalety, ale także wady. Książce wyposażonej w hasła przedmiotowe dużo łatwiej zwabić partnerów godowych, podobnych do niej pod względem zawartości. Do wad należy jednak niewątpliwie, że dobrze opisany tom może łatwiej paść łupem czytelnika. Porującemu czytelnikowi jest dużo łatwiej wypatrzyć taką książkę w katalogu i odłowić ją ze stada. Wraz z przyjęciem do katalogu książka zyskuje numery inwentarzowy i systemowy. Ma już zatem swoje miejsce na półce, ale także w wirującej chmurze danych. To musi być wspaniałe uczucie. Tom oddycha z ulgą. Teraz już przed nim ostatnia prosta i będzie mógł się wylegiwać w przestronnych, zacienionych i suchych magazynach Książnicy Podlaskiej. Nim to jednak nastąpi, książka musi odbyć jeszcze kilka wyczerpujących spacerów po środowisku książnicy. Najpierw wraca do działu gromadzenia. Gdzie wyruszy z tego miejsca? Otóż to zależy od jej szczególnych cech gatunkowych. Młody tom może trafić od razu do wypożyczalni, jeśli na przykład w lokalnych zbiorach znajduje się już identyczny osobnik.
Jeśli jednak jest to wyjątkowy, nowy egzemplarz, niechybnie wzbudzi zainteresowanie innych mieszkańców biblioteki. Czarne plamki po wewnętrznej stronie jego skrzydeł mogą wykazywać analogię do gatunków zamieszkujących ekosystem województwa podlaskiego. Dlatego przed ostatnim przystankiem w magazynach lub głównej sali czytelni wpół oswojona książka trafi do działu informacyjno-bibliograficznego. Tu odbędą się szczegółowe oględziny. Jeśli okaże się, że nasza bohaterka rzeczywiście stanowi gatunek endemiczny lub w jakiś inny sposób jest powiązana z województwem podlaskim, trafi ona do specjalnej bazy danych, pełnej jej podobnych osobników. Dawniej, w czasach pleistocenu, oznaczałoby to wpis do katalogu kartkowego. Teraz jednak wszystko zawiera się w katalogu elektronicznym. Baza gromadząca wszystkie istotne publikacje związane z regionem to bardzo ciekawa, wyjątkowa dla naszego województwa formacja geologiczna, wykształcona w wyniku ewolucji bibliotek publicznych. Większość książek nie nosi szczególnych podlaskich cech regionalnych, więc taki egzemplarz to prawdziwy okaz. Niezależnie od werdyktu, młody wolumin rychło wyruszy z działu informacyjno-bibliograficznego ku swojemu przeznaczeniu. W ostatnim zrywie będzie musiał rozwinąć skrzydła i po raz pierwszy w swym życiu spróbować lotu. Czy prądy powietrzne poniosą go do magazynu księżnicy, czy też dołączy do stada czytelni i będzie gniazdował w zbiorach wolnego dostępu? Nie ma to już aż takiego znaczenia. O tym zdecyduje los. Ważne, że ciąg dalszy przygody jego życia upłynie pod znakiem dojrzałej, gromadnej egzystencji, w trakcie której przyjdzie mu się mierzyć z niejednym czytelnikiem. Łąki wolnego dostępu czynią go lepiej widocznym i polujący czytelnik nie będzie miał trudności z pochwyceniem swej zdobyczy. Z kolei łagodny cień magazynu roztacza pozory spokoju. Do czasu, gdy z czytelni przyjdzie jak grom z jasnego nieba zamówienie na książkę. Te egzemplarze, które we wcześniejszym etapie trafią do wypożyczalni, czeka podobny los. Czytelnicy nie znają spokoju. Książki zatem również nie mogą spać spokojnie. Ale czy tego właśnie by pragnęły? Wieloletnie badania nad biologią książek dowodzą niezbicie, że czytelnicy są im potrzebni. Ich obecność sprzyja urozmaiceniu puli genetycznej książek, a także niekiedy reguluje ich populację. Wiele eksperymentów wskazuje, że książki pragną być czytane. To przykład prawdziwej symbiozy, wykraczającej poza proste ramy łańcucha pokarmowego, znacznie bardziej skomplikowanej i złożonej, niż mogłoby się nam wydawać. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest twoja ulubiona książka? Moja? Znaczy w sensie, że moja ulubiona. A, twoja ulubiona książka. No właśnie mówię, no twoja ulubiona książka. To w końcu moja czy twoja? Daj panowie.